Identyfikator podmiotu SCP 439. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Okaz zabezpieczony jest na zbrojnym terenie badawczym numer 45, w skrzydle organizmów niebezpiecznych, w zamkniętej jednostce przechowawczej typu G o pojemności 38 litrów, czyli 10 galonów, do której podłączony jest zbiornik z tlenem. Osobnika należy odżywiać przy wykorzystaniu rurki do karmienia 16A i zatwierdzonej substancji odżywczej Xf. Z obiektem obchodzić mogą się jedynie pracownicy z upoważnieniem poziomu drugiego i wyższego. Opis. SCP-439 to nieznany insekt, przypominający szarawego półprzezroczystego przedstawiciela forficula auricularia, skorek pospolity mierzy on około 2,5 cm długości, został zlokalizowany, tudzież pozyskany na kontynentalnym rejonie Chin, w prowincji, której nazwę utajniono. Nie odnaleziono jeszcze innych podobnych do obiektu osobników. SCP 439 jest relatywnie niegroźny. No ile spotkanie z nim ma miejsce w bezpiecznych warunkach pomija się tutaj jego zdolność do bolesnego zgniatania brzusznymi szczypcami Właściwym zagrożeniem stwarzanym przez obiekt jest jego metoda konstruowania gniazda i reprodukcji, którą wykorzystuje po wejściu do jamy ustnej śpiącego człowieka. Dotyczy to tylko rodzaju ludzkiego. Inne organizmy żywe, które poddano działalności SCP 439, zostały przez obiekt odrzucone. Po znalezieniu odpowiadającego mu gospodarza, osobnik ukryje się w jego pobliżu i będzie czekał, aż przyszła ofiara zapadnie w sen. Nie rozpoznano w jaki sposób obiekt jest w stanie określić, czy ktoś śpi, czy nie. Jednakże SCP-439 zdołał poprawnie zidentyfikować śpiących w nieznanej ilości przypadków. Zostało to usunięte dla dobra postronnych. Po wejściu do jamy ustnej gospodarza, obiekt przemieści się tchawicą do płuc. Po około czterech do ośmiu godzin od przebudzenia się, gospodarz stwierdza, że odczuwa ból w klatce piersiowej, a jego oddech jest płytki i następują po nim skurcze brzuszne. Uczucie napięcia w klatce piersiowej wzmaga się wraz z postępem gorączki, doprowadzając w końcu do pozbawienia gospodarza przytomności. Mniej więcej w tym punkcie początki swe mają oznaki postępującego, kostniejącego zapalenia mięśni, to jest fop. Jest to zaburzenie zazwyczaj genetyczne, które sprawia, że tkanka kostna wzrasta w tkankę mięśniową. Jako, że proces wytwarzania tkanki kostnej jest gwałtowny, ofiara SCP-439 wraz z jego przebiegiem cierpi nadzwyczaj intensywny ból, a nowe kości sporadycznie zaczynają wyrastać z ciała. W tym momencie gospodarz odczuwa potrzebę schronienia się w przyciemnionym, zamkniętym miejscu, na przykład w szafce, schowku, a nawet w przewodach wentylacyjnych. W ciągu pierwszych trzech dni nieleczenia gospodarz staje się całkowicie niezdolny do poruszania się. Przez skrajnie intensywny ból rozrostu nowych kości. Oraz problemy z oddychaniem. W tym punkcie ciało ofiary wchodzi w ostatnie stadium transformacji, znane też jako kościane gniazdo. Ukrywszy się w nowym miejscu, ciało zwija się do pozycji płodowej. Całe części struktury kostnej przesuwają się wzdłuż i tu fragment usunięto, by opis nie był zbyt drastyczny, aż gospodarz przyjmuje kształt sferyczny, pomniejszony do trzech czwartych dawnego rozmiaru. Nowe kości nadal wyrastają, a jeżeli to możliwe, mogą nawet permanentnie unieruchomić ciało w miejscu, w którym się ono znajduje. Struktura kostna jest niemalże nie do rozpoznania, gdyż zostaje przetworzona do postaci swoistej okrągłej klatki, chroniącej w ten sposób organy wewnętrzne i kolonie. W tym momencie transformacja dobiega końca. Królowa, która weszła wcześniej do ciała gospodarza, zdoła wyprodukować 20 do 30 tysięcy osobników, które w gnieździe funkcjonują jako robotnicy, trudnie bądź wojownicy, według typowej owadziej hierarchii. Jako, że wyłącznie królowa może dokonywać reprodukcji, pozostałe osobniki są na szczęście nieszkodliwe, pomijając duże i silne szczypce brzuszne wojowników. Wnętrze ciała gospodarza jest prawie niemożliwe do przyrównania do ludzkiego. Niektóre organy wewnętrzne wykorzystują osobniki jako pokarm, a inne robotnicy modyfikują do formy inkubatorów jaj. Osobniki w kunsztowny sposób wykorzystują układ pokarmowy ofiary do przetwarzania substancji organicznych do formy odżywczej papki, którą wykorzystywać mogą zarówno jako jedzenie, Jaki materiał do podtrzymywania działalności biologicznej gniazda. Po upływie czterech do sześciu miesięcy z kolonii wyłania się nowa królowa, po czym wybiera dla siebie trudnia, z którym połączy się w pary. Kolonia dokonuje wtedy samozniszczenia poprzez rozerwanie i tu znów utajniono opis, żeby nie był zbyt drastyczny co prowadzi do śmierci większości owadów. Pracownicy i trudnie są niezdolni do przetrwania poza gniazdem, a wojownicy, pozbawieni celu, po prostu odchodzą. Wojownicy nie będą konsumować pożywienia, które nie jest w formie odżywczej papki produkowanej przez rodzime gniazdo. Nowa, zapłodniona królowa wybiera się wtedy na poszukiwania następnego gniazda. Na uwagę zasługuje fakt, iż gniazdo nie zamiera w związku z odejściem kolonii, ale ponieważ jest nieodżywiane. Dodatek. Doktor o nieznanym nazwisku przeprowadziła szereg eksperymentów mających na celu określenie zasięgu zniszczeń w ciele gospodarza po zakończeniu jego transformacji w gniazdo. Wcześniej, dzięki autopsjom, odkryto, iż niektóre rejony mózgu zostają opróżnione i służą osobnikom za pożywienie. Podczas gdy inne pozostają nienaruszone, prawdopodobnie by mogły podtrzymywać niektóre funkcje życiowe gospodarza. W czasie ostatnich eksperymentów, doktor wykorzystała możliwość bliskiej inspekcji gniazda po jego transformacji. Pomimo, że oczy zostają w pewnym momencie wykorzystane jako pożywienie, w trakcie testu nadal były. Nienaruszone. Po rozsunięciu powiek i skierowaniu nań światła latarki, doktor odkryła, iż oczy gospodarza podążają za promieniami światła. Eksperymenty zostały zawieszone. Nie przewiduje się kolejnych.